Witamy Państwa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gali Życzeń. Drodzy Państwo, ja dzisiaj w nowych okularach, żeby lepiej widzieć naszego gościa. Szanowni Państwo, a naszym gościem jest Ryszard Piszczelok z zespołu Kamraty. Cześć, witamy Cię serdecznie. Witam Was pięknie, witam widzów telewizji TVT. Bardzo mi miło, że jestem Waszym gościem. Kochani, a dzisiejszym gościem jest Ryszard Piszczelok, a jesteśmy w Gierałtowicach, w restauracji Szmaragdowej, gdzie na co dzień serwują pyszne dania kuchni regionalnej, kuchni śląskiej. Dlatego jak tylko Szmaragdowa się otworzy, serdecznie Państwa zapraszamy na pyszne jedzenie. Kochani jubilaci, zebraliśmy się dzisiaj, my, Wasze dzieci, wnuki, prawnuki oraz przyjaciele, aby z Wami świętować ten jakże zaszczytny jubileusz, złote gody małżeństwa. Cieszymy się z tej pięknej i ważnej okazji i dzielimy z Wami radość z dobrego małżeństwa, które tworzycie. Ufamy, że wiele lat zgodnego, wspólnego życia jeszcze przed Wami. Tego dziś serca Wam życzymy. Te ciepłe życzenia płyną do Państwa Grażyny i Pawła Sznapków z Rudy Śląskiej, a kapela Kamraty dokłada się swoim teledyskiem. Złote gody. Czy pamiętasz tamtych chwile? Jak się zeszły nasze drogi, w maju było to. Wszystko wokół rozkwitało, rodziło się. Rozkwitała nasza miłość, aż po dziś dzień. A dzisiaj już mi włosy już na głowach i gorszy słuch. Trudno jednak nam uwierzyć, że dzisiaj tu. A dzisiaj już miją 50 nam lat. Tych wspólnych radości czasami jak my razem są tu, złote gody.
Kochani, a kolejne życzenia w dzisiejszej gali życzeń płyną do czeladzi. Z okazji rocznicy waszego ślubu życzę wam, by wasza miłość była zawsze tak gorąca, jak podczas składania sobie przysięgi. Byście zawsze patrzyli na siebie tak, jak na początku. Byście zawsze byli dla siebie podporą. Oraz by każde z was uważało drugą osobę za tę lepszą połowę. Niech wam się wiedzie jak najlepiej. Z okazji 35. rocznicy ślubu państwu Izabeli i Tomaszowi Drogowskim z Czeladzi serdeczne życzenia przesyłają córka Marzena z mężem Jarkiem oraz wnuki Krystian i Zosia. Wspaniała rocznica, kochani. Wszystkiego najwspanialszego również od nas. Czekałaś wciąż, aby nadszedł czas, o którym marzysz od lat. Mijały dni, a ty wciąż śniłaś sny o szczęściu, o miłości lepszych dni. Więc otwórz drzwi, ujrzysz w nich swoje sny, w których marzyłaś w nich pokochać serce, które wie, jak skleić wszystkie rany twe, swym ciepłem otuli cię. On szukał ciebie tyle lat, przemieszał swe. Spędzicie w szczęściu je. Już nadszedł czas, kiedy świat zmienił się i macie siebie co dnia. Gdy budzisz się, czujesz, że wszystko masz, to największy z darów, jaki tylko masz. Więc otwórz drzwi, ujrzysz w nich swoje sny, w których marzyłaś w nich pokochać serce, które wie, jak skleić wszystkie rany twe. Ciepłem otuli cię. On szukał ciebie tyle lat, przemierzył prawie cały świat i dziś zmienicie życie swe. Yeah.
Szanowni Państwo, jak ja się sam dobrze czuję, a to dlatego, że pochodzę z tej miejscowości i mieszkam w Gierałtowicach, ale z gminy Gierałtowice jest też nasz gość. Rysiu, ty jesteś z Paniówek, a pochodzi z Przyszowic, ja? Dokładnie tak. Czyli dokładnie wszystko tak w rodzinie, w tej samej gminie. Za daleko na Zolitysze gminy. To dobrze. A powiedz mi, bo także się zastanawiał, kamraty, żeście się tak kamracili, że takżeście zespół nazwali? No, jak się zaczynało, to już we wrześniu mnie 22 lata, jak się bawimy kamratami. Znaczy, same chłopy na początku byli, taki męski skład, no, ale że z mężczyznami to z wokalem różnie, tak, szczególnie z Dętymi, te w tych kapelach grającymi. No potem doszła Tereska, 13 lat, razem żeśmy współpracowali, teraz jest Agnieszka. No, z teraz mamy dwie dziewczyny, dwóch facetów, więc często jest pytanie, dlaczego kamraty? Kiedyś to było stricte kamraty, bo przewaga mężczyzn. Powiem szczerze, jak już wykonuję śląską muzykę, to ta nazwa może też być nasza. No, trochę mnie dziwią te angielskojęzyczne nazwy zespołów, które pracują na śląskim rynku. No, tak. Taka moda, no. Taki trend. No, Także tak się przyjęło i myślę, że się sprawdziło na rynku. Kamraty jednak są rozpoznawalne, także nie narzekamy, cieszymy się tym, co mamy. 22 lata wspólnego grania. Pewnie, że już od pierwszego składu stałem tylko ja i Marek. No, ale dwóch kolegów już mamy tam u Pana Boga. Chyba w jakiejś dobrej orkiestrze pogrywałem, bo i Gienek klarniecista z pierwszego składu i ten, Rafał chce powiedzieć, bo Majewski mamy dużo w Paniówkach. Leon nasz pierwszy kompozytor, bo pierwszą muzykę właśnie Leon pisał, klawiszowiec, no też już tam. Mam nadzieję, że trochę tam się mają pewnie, dobrą robotę. Trochę się pewnie tych ludzi przewinęło przez te 22 lata. Przez 22 lata, jak żeśmy mieli 20 lat, jak robiłem taką historyjkę taki na telewizji, coś tego, to jak tak posprawdzałem, że mówię, ale tych ludzi się przewinęło przez ten zespół. No czasem ktoś przyjdzie na jedno, dwa grania, czasem potrwa dłużej, czasem jak to mówią, się zasiedzi i zostanie na lata. No właśnie. Wy robicie takie fajne projekty, nie? Jeden z tych projektów my widzieli, nie? To było z 2 lata temu, razem śpiewali koncert, nie? Pamiętasz, to było w niedalekich Paniówkach, w tamtejszej restauracji i tam projekt ABBA. Agga. To był projekt z muzyką lat 70., bo to tam oprócz ABBY jeszcze też parę tych, ale głównie zrobione tak na formułę, kiedyś była taka szlagermaszyna. Z przekąsem, z dowcipem teksty przerobione, żeby to był ten kawałek, który ludzie znają, a żeby to nie było, bo wiadomo, że jakbyśmy śpiewali to nie po angielsku, tylko po angielskiemu, jakby tak, no wiadomo, że nikt rzeczywiście perfekcjonistą w angielskim rzeczywiście się coś siedzą, ale tak. No więc raczej poszedłem w tym kierunku, teksty to moja dziedzina w kapeli od początku i w kamratach i w Adze. No, znaczy mamy jeszcze jedną działalność, ale to jest właśnie ta typowo męska, każdy górniczy. I o tym pozwól, że porozmawiamy za jakiś moment. Cieszę się, że kamraty, skład się zmienią, ale jednak zostali na tej scenie i są dalej. Ryszard Piszczelok, naszym dzisiejszym gościem w Gali Życzeń, a za moment kolejne piękne życzenia. Kolejne życzenia wędrują do Radzionkowa. 60. urodziny świętuje pani Urszula Drzazga z Radzionkowa. Z tej okazji dzieci, wnuki i prawnuczek takie ślą jej życzenia. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, czerp z życia same radości. Niech los ci zawsze sprzyja, a co złe, niech cię omija. Dużo słodkości, szczęścia w miłości, samych luksusów, milion całusów. Niech odejdą precz gorycze, z głębi serca Tobie życzę. O czym myślisz, o czym marzysz, niech Ci w życiu się przydarzy najlepszego z okazji Twych urodzin. Dentro de mi alma.
conserva aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera visitarme. Nadie quiere consolarme. È un mio flequillo. Desde el día en que te fuiste, mis angustias en mi pecho, de si per canta il casseccio de mi pobre corazón. Conserva aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Od półwiecza zawsze razem. Wspólne dni, miesiące, lata. Radość, szczęście, czasem smutek. Miłość, która wszystko splata. Wielka siła i potrzeba, zapał, który pokazuje, jak wygląda szczęście w życiu, jak to szczęście się buduje. Wasz szacunek i cierpliwość wychowały pokolenia. Jak zachować się uczyły w chwilach ciszy i zwątpienia. Dzisiaj dumni być możecie ze swej pracy, swej wartości. Niechaj dla was silnym nurtem płynie rzeka pomyślności. Mnóstwo zdrowia wam życzymy, bądźcie silni i wytrwali. To jak godnie iść przez życie, wyście wszystkim pokazali. Państwu Wiesławie i Bronisławowi Teplickim z Raciborza z okazji jubileuszu życzenia składają dzieci, wnuki i prawnuki. A kapela Kamraty dokłada jedną z swoich piosenek Wspomnienia. Warto wspominać. Szlak,
a na szczytach widoków czar. A dzieci śmiech ubogacił nasz dom, pierwsze sukcesy, ich rozkoszny ton. To wszystko dziś myśli zaprzątami. Kochani, zespół Kamraty jest na scenie 22 lata, ale my tak w tym pierwszym wejściu tak chciałam o tym nawiązać, ale tak było tyle tematów do gotki, że my o tym zapomnieli. A chciała się zapytać, Ryszardzie, ciebie, skąd się w ogóle wziął pomysł na to, żeby zespół powstał, bo to mnie bardzo ciekawi. Pomysł się wziął z innego zespołu, że może zaskoczy, ale jest taki zespół na rynku BAR, tam jest od nazwy założycieli, Bronek, ja, Andrzej i Rysiek. I no, też mieliśmy u siebie. W pewnym momencie tak zdecydował, że trzeba by z pewnych rzeczy zrezygnować, jakoś tak się ułożyło, ale potem mi tego brakowało. Czyli ty żeś był na początku w zespole BAR, ja? Tak, znaczy w ogóle cała inicjatywa wyszła z tego, że z naszej gminy notabene. Wtedy zaczynał Mirek Jędrowski, pierwsze jego kasety były na rynku, bardzo modne było i zrobili taki konkurs na śląską imprezę w naszej gminie. Każda szkoła musiała robić, ale był jeden kluczek, że udział rodziców ma polegać nie tylko na tym, żeby sprzedawali tam coś czy ten, ale żeby się też udzielili aktywnie. Było do wygrania 10 tysięcy, bo wtedy nasza gmina się pomniejszyła o jedno sołectwo, więc każdy dostał na organizację plus do wygrania. Wygraliśmy. Brawo. Właśnie kapelą, bo to była jedyna ekipa, która robiła coś innego. Zebraliśmy taki fajny skład, 8 nas było na początku. Nie wiem, to się tak stopniowo zmniejszało, bo robiliśmy wykorzystaliśmy parę kawałków Mirka, parę takich śląskich, popularnych i w pewnym momencie tak przyszło, że w sumie szkoda by to było, nawet tam jakiś list. Skoro żeście już wygrali, nie? Tak, to szkoda skoro żeśmy już tyle prób zrobili, to szkoda to teraz zepsuć, nie? To bawimy się dalej. I co, no. I przyszło pomysł. I potem żeśmy się bawili, ale znowu przyszedł taki moment, w którym no tak, to gramy tu, jakąś imprezę się zrobi tu, ale... No i wtedy też było radio w Knurowie jeszcze aktywne, no i tam napisałem do redaktora, no i wtedy poszło. I wtedy poszło już pierwsze imprezy w Knurowie większe i to się tak ruszyło. No i tak jak mówię, jak już człowiek nadsiąknął tym, no to potem mówię, no nie, no, są kontakty. Brakowało tej sceny, są kontakty, są pomysły, no bo tak jak mówię, od samego początku teksty to moja specjalność. No to jak są pomysły, to szkoda siedzieć w domu. Nie? Fajnie, czyli zaczęliście z takiej inicjatywy malutkiej, nie? Tak, niby tak, na tak, chwilę tak. Narodził się zespół. Tak, przypadkowo. No i chłopaki do dziś dnia BAR, zresztą w jednej wiosce się kumplujemy, wiadomo, i ten... Ciągnę już całe lata, już mieli 25, mają ponad, bo to tak było, no a z moim ja już mam 22 lata. No. Gena Gloska też był w naszym programie, nie? Tak, w gali życzeń, no super, bardzo się cieszę. Drodzy Państwo, jak to czasami w życiu niewiele trzeba, żeby z małej rzeczy narodziło się coś pięknego i trwało tyle lat. Fajnie się słuchało takich historii. W dniu 21 urodzin przyjmij proszę szczerych życzeń pełne kosze. W dobrym banku sum bajecznych, dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych. A urody wciąż w rozkwicie, niech w miłości płynie życie. Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe
płyną do pani Laury Zbych z Siemianowic Śląskich, a przesyła je Matka Chrzestna. Chociaż życie ci dokucza, alo z nóg cię nieraz zetnie, na pytanie, jak ci idzie, odpowiadaj zawsze świetnie. Bo tak mówiąc jednocześnie, dwojakiego dojdziesz celu. Przykrość sprawisz nieżyczliwym, radość wielką przyjaciołom. Żyj szczęśliwie wśród radości, 100 lat życia, pomyślności. Z okazji 40. urodzin życzenia powodzenia na dalsze lata pani Helenie Grobisz z Wodzisławia Śląskiego śle przyjaciółka Joasia. Kolejny raz.
Teraz pytam się, czy to będzie mój dobry dzień? Nikt nie odpowiada mi. Kawałek rano budzi mnie, a ja wciąż zastanawiam się. W te słowa wierzyć chcę. Pewnie ty już wiesz, co ze mną stanie się, jeśli tylko chcesz uśmiech życiu nieść. We dwoje razem raźniej jest. Za rękę złap mnie więc, pójdziemy wspólnie gdzie. Nikt nie znajdzie nas, o nie. Jeśli tylko masz powody, by się śmiać, pytaj je. Zamykam oczy i czuję, jak wiruje na boku świat. Otula mnie, czuję, że to będzie dobry dzień. Uśmiechnij się. Drodzy widzowie, ja teraz zapraszamy na chwilę reklamy.